Pamiętajcie, kochani, nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrawionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur. Proszę Państwa, przekazuję jeden tylko grupę pestycydów i tutaj przedstawiam pestycydy, które były badane w klinice doktora Reja, już niestety świętej pamięci, i na oddziale szpitalnym, proszę Państwa, 62%, 57, 54, 34, do 20 i oczywiście jest dalej, ale nie chcę tam stracić czasu. Po prostu tu są procenty i od 62 12% również były wykryte we krwi u 200 pacjentów, kiedy były badania. Doktor Rej również badał rozpuszczalniki, ale z braku czasu nie przedstawiam tego. Proszę Państwa, jakie jest właściwości są tej trwałych zanieczyszczeń organicznych? Przede wszystkim dochodzi tutaj ich czas połowicznego okresu rozpadu wynosi 182 dni. To znaczy, że po tych 182 dni jeszcze jest całe 50% tej toksyny po prostu istnieje i wymagać będzie następnych 180 dni, gdzie powiedzmy sobie zmniejszy się to do 1/4 i tak dalej. Odkładają się te toksyny w tłuszczach, przekraczają barierę mózgową, łożyskową i przechodzą do mleka matki. Wszystkie toksyny tego typu, albo inaczej nazywają się również persistent organic chemicals, czyli trwałe zanieczyszczenia organiczne, zaburzają gospodarkę hormonalną i powodują otyłość, raka, zaburzają mikrobiom człowieka. Ważne jest tutaj, żeby pamiętać o tym, że jest ważny efekt w okienku czasowym organogenezy narządów płciowych i dróg moczowych. I kiedy one działają w tym okienku, po prostu mają największy wpływ na orientację seksualną. Proszę Państwa, zmiany w potomstwie nigdy nie obserwowane są u matki i zmiany są dziedziczone do drugiego, trzeciego pokolenia. Efekt jest nieliniowy, czyli nie do przewidzenia. I proszę Państwa, i te substancje są niebezpieczne w bardzo małych rozcieńczeniach, takich jak parts per trillion 10 do minus 12. Proszę Państwa, żeby sobie to lepiej wyobrazić, co to znaczy PT 10 do minus 12. Proszę Państwa, to by było tak, jakby dać kroplę rumu rozpuszczoną w ilości z 660 cystern, które tutaj są obrazowo przekształcone i które mogą stworzyć pociąg długości 10 kilometrów. Jak już wspomniałem, efekt tych toksyn jest nieliniowy i efekt jest nie do przewidzenia. Tutaj, proszę Państwa, ten czerwony okres
to są genitalia dziecka, to jest w okresie od 7, proszę Państwa, do 10 okresu ciąży, tygodnia ciąży matki, i to jest to dramatyczne, niebezpieczny okres, w którym jeżeli te substancje zadziałają, to mają efekt na genitalia, które z kolei wysyłają sygnały do mózgu i po prostu dochodzi do zaburzeń przede wszystkim orientacji płciowej. Proszę Państwa, skutki tych estrogenów, ksenoestrogenów na płód męski jest następujący. Dziecko ma mały penis, są niestąpione jądra, wysokie spadziectwo, podwójne moczodowody i nerki, zwiększony rak prostaty i jąder w wieku późniejszym i zmniejszona produkcja spermy, która dochodzi poniżej 50 do 60 milionów na centymetr sześcienny. Zwykle jest 116 do 120 milionów na centymetr sześcienny. A zniekształcone są plemniki i jest ich nieprawidłowa funkcja. Proszę Państwa, tutaj jest ten osobnik, który ma mały penisik, widać skrotum, ale jądra są nieobecne. Tutaj mamy tak zwane spadziectwo pierwszego stopnia, po prostu, że otwór cewki moczowej nie jest na centrum penisika, ale jest po prostu pod. To jest stadium pierwsze. Może być to otwarcie cewki moczowej, może być w połowie tej cewki moczowej. To jest stadium drugie, stadium trzecie, kiedy właściwie dochodzi do krocza. Proszę Państwa, jaki jest wpływ tych toksycznych związków organicznych na płód żeński? Dochodzi do powiększonej łechtaczki, przedwczesne dojrzewanie, niepłodność, mięśniaki, cysty jajnikowe, PMS, czyli to jest po prostu przedmenstruacyjne zaburzenia, anxiety, irritability i tak dalej. Również może dochodzić do otyłości. Te kobiety najczęściej mają zniekształcenia macicy, ciążę pozamaciczną, endometriozę i przedwczesne urodzenia. I zawsze u tych potomków w późniejszym wieku jest zwiększenie szansy raka piersi, macicy i jajników. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o dziewczynkę, to 6-letnia, tu jest noworodek. Jak Państwo widzicie, zamiast warg sromowych, to po prostu jest pusta skrotum i znacznie powiększona macica, łechtaczka, przepraszam. Proszę Państwa, a te skutki są, jak Państwo widzicie tutaj, z tych genitaliów. O tym powiedziałem, w tym okresie niebezpiecznym wpływają na ukształtowanie mózgu i proszę Państwa, i to jest tak zwany najczęściej osobnik transseksualny. Co to znaczy, że seksualna anatomia nie zgadza się z orientacją płciową? Tu również do tej grupy należy społeczność LGBT. Proszę Państwa, widzimy tutaj tą społeczność. Ta społeczność zatrudnia zastępcze matki, które po prostu są zapłodnione spermą, nie wiem, którego z tych dwóch osobników tutaj. To jest duża
duże zaburzenie po prostu, kiedy myślimy o tym, że coś takiego istnieje, ale niestety istnieje i jako, powiedzmy sobie, cywilizowani ludzie musimy to po prostu tolerować. I proszę Państwa, dalsze skutki tych związków trwałych zanieczyszczeń organicznych. Mamy tutaj dwóch osobników. Ten osobnik po mojej lewej stronie urodzony był kobietą, ale ta kobieta czuła się mężczyzną. Została leczona testosteronem i przez pewien okres czasu ten osobnik po prostu żył i w pewnym momencie spotkał partnera, geja, i zdecydowali, że chcieli mieć dziecko. I tu jest tego efekt, ta osoba, która wygląda jak mężczyzna, ale urodził się kobietą, czuł się mężczyzną. Proszę Państwa, i ta osoba jest w ciąży, już wysoko zaawansowanej. Proszę Państwa, dla mnie ta transpłciowość jest naprawdę dużą patologią, natomiast trzeba to tolerować po prostu. Ważne by było, żeby zastanawiać się, dlaczego tak się dzieje, skąd to się dzieje. Po prostu to jest między innymi zatrucie środowiska i zatrucie po prostu pól tymi związkami trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi albo tak zwany POPS. Proszę Państwa, przechodzimy do innej grupy toksyn, to są tak zwane organofosforany, do nich należą diazinon, malathion, parathion, używane są wewnątrz i na zewnątrz. One blokują wydzielanie cholinesterazy i wtedy dochodzi do podwyższenia acetylocholiny we krwi. Organofosforany i rozpuszczalniki przyczyniają się do zespołu chronicznego zmęczenia, fibromialgii, chemicznej nadwrażliwości i również przyczyniają się do toksyczności rozwojowej u dzieci. Proszę Państwa, tutaj mamy obraz kręgosłupa i unerwienia i również wszystkie narządy, które po prostu są unerwione. I objawy zatrucia są różnego stopnia i mogą się pojawiać ze wszystkich albo też pojedynczych organów. Objawy ostre są łatwiej do zauważenia, do rozpoznania i leczenia, ponieważ pacjent jest bardziej chory, poziom cholinesterazy jest zwykle wyraźnie podwyższony i wiadomo, o co chodzi i można leczyć. Objawy przewlekłego zatrucia są trudne do uchwycenia. I tutaj środowiskowy wywiad jest bardzo ważny. Proszę Państwa, generalna toksyczność rozwojowa różnych pestycydów była wspaniale opisana przez badaczkę z Uniwersytetu Arizony, pani Gillette, która pojechała do Meksyku i ona na grupie tak zwanych Yakima Indian, czyli po prostu Yakima Indianów w Sonora, Yaki Valley, w Obregon, w Meksyku, studiowała
dwie grupy dzieci. Jedna grupa była badana i pochodziła z doliny, w której uprawiano, intensywnie uprawiano warzywa i intensywnie stosowano środki po prostu chemiczne. Druga grupa to była grupa dzieci z wyżyny, po prostu, które mieszkały znacznie powyżej, mieszkały w górach. I co pani Żlet zaobserwowała u tych dzieci? Że w badaniach psychologicznych te dzieci miały zmniejszony wigor i wytrzymałość w zabawach. Miały zmniejszoną zdolność łapania piłeczki do zabawy, jak również zmniejszoną możliwość odzyskania pamięci po 30 minutach. Dzieci te również miały zmniejszoną pomysłowość w zabawach. Okazywały zwiększone zniecierpliwienie, agresywność i dzieci te były niezdolne do narysowania człowieka. Proszę Państwa, tutaj te dzieci, które były badane, to były w wieku 4 lat i 5 lat. I tutaj są po prostu badania psychologiczne, możliwość narysowania człowieka i już dziecko w 4 latach, po prostu, które ma czysty umysł, niezatruty po prostu, i dzieci 5-letnie są w stanie tego człowieka narysować bardziej wyraziście. Natomiast dzieci z doliny, które były narażone na wysokie stężenie poziomu pestycydów, tego człowieka narysować nie mogły. Dla mnie ten slajd po prostu jest przerażający, dlatego że powinni właściwie ten slajd oglądać na całym świecie. Rolnicy powinni zrobić i obramować go i niech wisi po prostu w waszych domach. Proszę Państwa, inne źródła narażenia w czasie ciąży, jak już powiedziałem, trwa do 3. pokolenia. I inne narażenia, proszę Państwa, to jest alkohol, papierosy, niedożywienie, brak witamin, minerałów, białek i żelaza. Proszę Państwa, doskonale jest to opisane, na ofiarach głodu holenderskiego pod koniec II wojny światowej na Holendrach, jak również Chińczykach, którzy po prostu maszerowali razem z Mao Tse-tungiem przez długi okres czasu, aż doszli do Pekinu. I co się okazało? Obydwie te grupy były głodzone. Nie głodzone, tylko po prostu nie było co jeść. Bardzo prosto. Holendrzy nie mieli co jeść, bo Niemcy blokowali dostęp pożywienia, a Chińczycy po prostu nie mieli co jeść, bo z głupoty po prostu sadzili tam, gdzie nic nie rosło i po prostu dochodziło do głodu. Co się okazało? U tych kobiet, które były głodzone, to była niska waga płodu. Również mimo głodu dochodziło do otyłości u matki i również ten stres, który powiedzmy sobie był psychologiczny z powodu głodu i różnych innych stresów, stres u matki przechodził do dziecka. Proszę Państwa,
zespół tak zwany pourazowy PTSD obserwowano również u matki w ciąży, ale to matka dzieliła się tym stresem również z dziećmi. Proszę Państwa, diagnozy, jakie często są ustalane, to jest nadmierna, to jest ADD, czyli Attention Deficit Disorder, czyli jest po prostu zaburzona koncentracja u dzieci. Inna grupa, bardziej zaawansowana, to jest nie tylko zaburzenie koncentracji, ale również jest nadmierna ruchliwość. A jest depresja, jest niepokój, lęk, również dochodzi u dorosłych ludzi do schizofrenii, zespołu metabolicznego i cukrzycy. Proszę Państwa, źródła narażenia glifosatu są Wam znacznie znane i jak mówię, Wy jesteście bohaterami w tym, tych rzeczy nie używacie. I glifosat jest zabójcą mikrobiomu człowieka, jak również jest to substancja zaburzająca pracę hormonów. A proszę Państwa, zakażona jest pasza glifosatem dla zwierząt, i dla krów, świń, kóz, owiec, kur i zakażone są ryby. To skażenie przechodzi do mleka, masła, sera, jajek, produktów rybnych. A zużycie genetycznie modyfikowanych produktów wzrosło 80%. To są stare slajdy moje, ale nie wiem, jak jest, powiedzmy sobie, obecnie. A proszę Państwa, używanie glifosatu prowadzi do zaburzenia, to się nazywa Shikimi pathway, ale pamiętajcie, że dochodzi do zaburzenia zatrucia, zaburzenia w bakterii w przewodzie pokarmowym. I proszę Państwa, jakie jest następstwo tego? Dochodzi do obniżenia syntezy aromatycznych aminokwasów. Te aromatyczne aminokwasy są niesamowicie ważne. Jest to fenylalanina, tryptofan i tyrozyna. I proszę Państwa, zaburzenie tych aminokwasów doprowadza do obniżenia dopaminy, serotoniny, melatoniny, proszę Państwa, i które są naszymi, szczególnie dopamina i serotonina, transmitorami po prostu naszych funkcji w mózgu. Zmniejszenie melatoniny i zaburzenie tej melatoniny to nie będzie prowadziło do dużych zaburzeń snu. Natomiast zaburzenie takiego aminokwasu jak tyrozyny, będziemy mieli problem z tarczycą. Dochodzi do u ludzi do depresji, zmniejszonej funkcji tarczycy. Proszę Państwa, również w przewodzie pokarmowym ten glifosat powoduje zwiększenie zaburzenia po prostu bakterii w przewodzie pokarmowym, nazywamy dysbiozą. A ten glifosat również obniża najważniejszą grupę enzymów w naszej wątrobie. To jest tak zwana grupa P450. I to jest właściwie tam w tej wątrobie następuje przetwarzanie naszych, powiedzmy sobie, używanie i tworzenie różnych po prostu substancji, które są pożyteczne w naszym odżywieniu. I te toksyny powodują obniżenie procesów detoksyfikacji, zwiększenie amoniaku w wątrobie i krwi.
Jak jeszcze raz powtarzam, że substancja ta zaburza hormony sterydowe i zaburza funkcję centralnego układu nerwowego. Inne efekty glifosatu to jest obniżenie cholesterolu. Proszę Państwa, cholesterol wiemy dzisiaj, że jest niezmiernie potrzebny w metabolizmie, w naszym metabolizmie naszego organizmu i brak, to znaczy nie dochodzi do kompletnego braku cholesterolu, tylko po prostu jest on obniżony i wtedy mamy dużo problemów metabolicznych. Glifosat również obniża produkcję witaminy D3, zwiększa immunotoksyczność rozwojową, obniża cynk, czyli między innymi będzie się przyczyniał oprócz innych objawów do niepłodności. A będzie ten glifosat tworzył tak zwane niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Co to jest? Znaczy wiemy, że ludzie, którzy używają alkohol w nadmiarze, dochodzi u nich do tak zwanego alkoholowego stłuszczenia wątroby. Natomiast ludzie, którzy nigdy alkoholu nie pili, jeżeli są narażeni na ten glikosat, to mają niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Mają wpływ na bakterie przewodu pokarmowego, które z kolei mają wpływ na zwiększenie autyzmu, a nadmiernej ruchowości u dzieci, mają wpływ na zwiększenie ilości Alzheimera, choroby Parkinsona, stwardnienia rozsielnego, stwardnienia tak zwanego bocznego ALS, jak również na choroby Crohna i leśniego przewodu pokarmowego, czyli zapalenia, chroniczne zapalenia i objawy przewodu pokarmowego. Również glifosat obniża jeden z aminokwasów, który nie jest, powiedzmy sobie, aromatycznym, jest to metionina, która z kolei, jeżeli jest obniżona, to dochodzi do zwiększenia homocysteiny i to może spowodować zwiększenie chorób serca. Z kolei obniżenie tryptofanu powoduje obniżenie serotoniny i zaburzeń również neurologicznych, ale przede wszystkim przyczynia się do zwiększenia otyłości. Proszę Państwa, to jest efekt glifosatu na szczury w badaniach Seraliniego i bardzo dobry, obrazujący slajd. Proszę Państwa, również efekt po prostu zmodyfikowanej genetycznie soi na szczury. Poprzedni, te karmione były kukurydzą genetycznie zmodyfikowaną. Natomiast tutaj widzicie Państwo dwa typy po prostu szczurów, ale tak, samice karmione genetycznie zmodyfikowaną soją przed, w czasie ciąży i w czasie laktacji w trzecim tygodniu 56% potomstwa zdechło w przeciwieństwie do 9% w grupie kontrolnej. A grupa, która przeżyła, wykazywała niepłodność, również potomstwo karmione genetycznie zmodyfikowaną żywnością było mniejsze, bardziej agresywne. I tutaj, proszę Państwa, widzimy na tym obrazku, jaka jest dosłowna różnica. Natomiast ten szczur nie tylko, że jest o 3/4 mniejszy od normalnego szczura, ale również ma porażone kończyny. Proszę Państwa, potencjalne zagrożenia również są i w tak zwanym promieniowaniu. Promieniowanie jonizujące, takie jak radon, które idzie z elektrowni atomowych,
a przede wszystkim z tych katastrof myśmy mieli w Stanach Zjednoczonych, ja jestem z Kanady, w 1979 roku tam był po prostu wypadek. Również znamy wypadek z 1986 roku, Czernobyl, a japoński wypadek w elektrowni właściwie do dzisiejszego dnia, proszę Państwa, nie jest za, powiedzmy sobie, opanowany. Ciągle następuje, nie udało się wyciągnąć z dna morza po prostu tych części, które ciągle produkują radioaktywność. Proszę Państwa, uważać trzeba na promienie słoneczne, i które prawdopodobnie jest znacznie bardziej aktywne i przy zmniejszającej się warstwie ozonowej, tak zwane dziury ozonowe, o których eksperci z Environmental Experts mówią nam, i dochodzi do tego, do zanieczyszczenia atmosfery. A proszę Państwa, jest również wzrost, mamy elektromagnetycznego promieniowania, które jest nie gorsze niż, powiedzmy sobie, powyższe wymienione. Mamy wzrost komputerów, innych urządzeń elektrycznych, różne linie radiowe, proszę Państwa, zwiększona ilość tak zwanego Wi-Fi. Może tutaj następować kompletne zaburzenie homeostazy. Prawdopodobnie przyczynia się również do zwiększenia częstości raka. I proszę Państwa, tylko tak schematycznie, proszę się przyjrzeć, to są wszystko anteny promieniowania elektromagnetycznego. Proszę zwrócić uwagę na różny ich kształt. Niektóre przypominają drzewa, niektóre przypominają kaktusy, ale są one bardzo rozpowszechnione wszędzie i są one niebezpieczne. Proszę Państwa, na tym kończę moje przemówienie. Chciałem zaznaczyć, że w okresie, kiedy akurat byłem poważnie chory od 2019 do 2021, a byłem w stanie również, zacząłem wcześniej, ale kończyłem, wydać drugą książkę, Jedno zdrowie, i obydwie te książki polecam, i można je dostać na Ukrytych terapiach. Dziękuję, to jest koniec mojego wystąpienia. Może na drugie 50% to będziemy o nich mówić może przy innej okazji. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy, panie doktorze. Bardzo dziękujemy za ten akcent z Kanady. Kanada łączy się z nami za każdym wydarzeniem. Mieliśmy w tamtym roku pastora, który walczył tam, prawda, z waszymi, można powiedzieć wprost, pomocnikami. Doktor, przytoczę tutaj doktora Krajskiego, czyli z pomocnikami szatana na ziemi, tak? Także czekamy, panie doktorze, na pana w Polsce. Wiem, że ciężko się wydostać. Mój sąsiad ma żonę w Kanadzie, kupił dom, znaczy wszystko chce sprzedać tam już po prostu, wraca do Polski. Tylko problem jest tak, że on wrócił, a żona została i nie jest w stanie się stamtąd wydostać. To jest coś niesamowitego. Także jeszcze raz, panie doktorze, serdecznie dziękujemy. Witajcie, kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę.